Zapraszam Was do tego odcinka. Cześć! Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam technikę TGU, tureckie wstawanie. Jest to technika, można powiedzieć, mniej dynamiczna, ale odnosząca się do wszystkich partii mięśniowych, mięśni głębokich, pięknie pracuje brzuch oraz wszystkie funkcje stabilizujące naszego ciała. Pokażemy go w trzech wariantach: łatwiejszym, podstawowym oraz wariacji z dwoma kulami. Zapraszam Was do tego odcinka. Tureckie wstawanie zaczynamy w pozycji leżącej. Mamy dwie możliwości podniesienia kuli. Można to zrobić z pozycji bocznej, jeśli ciężar kuli lub nasza siła jest do tego konieczna, lub też po prostu unosząc kulę pionowo do góry. Następnie podnosimy korpus, podpieramy się lewą ręką. Skręcamy lewą nogę, wchodzimy w klęk na jednym kolanie. Dynamicznie stajemy, przenosząc nogę tak, jakbyśmy robili krok w przód. Podobnie schodzimy z powrotem, uginając lewe kolano, podpieramy się lewą ręką, prostujemy nogi, delikatnie kontrolując cały szlak, obserwując kulę, opuszczamy ją na ziemię. Właściwa wersja tureckiego wstawania rozpoczyna się także z pozycji leżącej. Zabieramy ketla do góry. Trzymamy go na wyprostowanej ręce, pionowo ustawionej do podłoża. Gdy ketla trzymamy w prawej ręce, prawa noga jest ugięta w kolanie, stopa leży płasko na ziemi. Lewa noga jest wyprostowana, lewa ręka natomiast leży płasko na podłodze. Następnie wykonajmy ruch, podczas którego przechodzimy na łokieć i na lewe biodro. Kolejny ruch to przejście z łokcia na całą dłoń i uniesienie biodra do góry. Podczas tego ćwiczenia trzymamy cały czas rękę wyprostowaną, maksymalnie napięte mięśnie brzucha. Następnie lewa noga przechodzi do tyłu, tak aby lewa noga ustawiła się na kolanie. Kolejny ruch jest to wyniesienie całego ciała do góry, przejście krokiem w przód do pozycji stojącej. Gdy znajdujemy się już w pozycji stojącej, pamiętamy cały czas o tym, aby wzrok był skierowany na ketla podczas całego ćwiczenia. Następnie odwracamy całą sekwencję. Lewą nogę przenosimy do tyłu, przechodzimy do klęku. Lewą ręką szukamy podłoża. Gdy dłoń dotknie podłoża, trzymamy mocno napięte mięśnie brzucha, biodro uniesione do góry, tylnia noga przychodzi do przodu. Następnie opuszczamy biodro, przechodzimy na łokieć, z łokcia przechodzimy do leżenia na plecach. Wersją kolejną tureckiego wstawania jest tureckie wstawanie z dwiema kulami. Zaczynamy podobnie w pozycji leżącej. Unosimy dwie kule. Za pomocą mięśni brzucha znajdujemy się w pozycji siedzącej. Lewą nogę przenosimy pod prawy pośladek i dynamicznie wstajemy. W ten sam sposób wracamy. Lewa noga. Prostujemy nogi i bezpiecznie, kontrolując kulę, na które cały czas spoglądamy, kładziemy się. Przedstawiliśmy Wam trzy najpopularniejsze wersje tureckiego wstawania. To, o czym należy zawsze pamiętać, wykonując to ćwiczenie, to maksymalnie napięte wszystkie mięśnie ciała, które pomogą Wam utrzymać stabilizację, wyprostowana ręka i wzrok skierowany na ketlu. Zapytaj trenera, zapraszamy na fanpage na Facebooku, na Zapytaj trenera na YouTubie, do zadawania nam pytań oraz kolejnych odcinków. Trenujcie ciężko, cześć!